Fragment Ewangelii Markowej, 14 rozdział. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Dziś jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Przypominamy sobie wydarzenie z Wieczernika, pierwszą Eucharystię. Jezus jest naszym Bogiem, co daje nam siebie. Bóg, który służy nam przez tę ofiarę, jest z nami w tym kawałku chleba, który przyjmujemy. Razem z Maryją patrzymy na Tego, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Adorujemy Go, a On w tym kawałku chleba staje się dla nas pokarmem na życie wieczne. Dzisiejsza uroczystość jest nie tylko pamiątką ustanowienia tego sakramentu, ile raczej obchodem tajemnicy zawsze żywej i zawsze aktualnej. Z Maryją adorujemy Pana. On wychodzi na nasze ulice, wioski, ulice miast, zagląda na naszych okien, do domów, w których żyjemy, a tak naprawdę chce zajrzeć do mojego wnętrza. Patrzymy na Chrystusa, niesionego w pięknej monstrancji i kontemplujemy Jego oblicze pełne miłości, pełne dobroci. Jesteśmy razem z Maryją. Święty Jan Paweł II pytał: kto lepiej niż Maryja może nauczyć nas kontemplować i kochać oblicze Chrystusa, które wpatrywała się z nieskończoną miłością i z całkowitym oddaniem przez całe życie? My odpowiadamy, że nikt z ludzi nie potrafi tego uczynić piękniej i godniej niż ona. Bierzemy do ręki codzienny różaniec. Matko naszego Pana Eucharystycznego, pomagaj nam z coraz większym szacunkiem przyjmować Go w Komunii Świętej, klękać przed Najświętszym Sakramentem. Szczególnie pomódlmy się za tych, co niegodnie, co niestety, świętokradzko przyjmowali Komunię Świętą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.